Zachowuj się cicho, bo inaczej... Ej, nie widziałem jak wchodzisz. Jeżeli nie masz biletu, to będziesz musiał wyjść. Nie mam wyjść? No ty, gdzie jest twój bilet? Mój? Nie mam biletu. Na gapę? Muszę go gdzieś mieć. Bez biletu? No to będziesz go miał. Siamajdo, siłku, posłuchajcie mojego nowego wiersza. Kocham mój las i jego szum, gdy śpiewa ptak i echo gra. Radość odczuwam w lesie mym, bo błogie dźwięki słyszę w nim. Uważaj, Ofermo! Gargamel! No, może nie wszystkie dźwięki. Witajcie, maluchy. Przygotowuję się do wielkiej chwili. Jakiej wielkiej chwili? Smerw wełniak przygotowuje swoje nożyce, żeby... Proszę na górę molar, żeby zorganizować trochę wełny. Po co? Żeby wszystkie smerwy miały na zimę ciepłe ubranka i żeby nigdy nie zmarzły. Ja jestem czarodziejką. Leciałam do zamku Alfea w odległym świecie Magix, ale... jasne. Dzwonię na policję. Nie trzeba być geniuszem, żeby widzieć, że ta biedaczka postradała zmysły. I co? Już mi wierzycie? 512 dolarów! Stop! Wygrałem? Tak, to prawda! Właśnie wygrałem 512 dolarów! Hurra, hurra! Ojej, te pieniądze bardzo się nam przydadzą. Będę czekał na przesyłkę. Pa! No, to ja będę w ratuszu. A tobie co się trafiło? A ja będę strzegł praworządności, rozwiązywał zbrodnie i karał przestępców według litery prawa. O co mu chodziło? Chyba mi zazdrości. Widzę, chłopcze, że oczekujecie ode mnie jakichś wyjaśnień. A więc ja wiem i wy wiecie, że nie powinno was tu być. A zatem proponuję, żebyście skończyli swój posiłek i przyszli do mojego biura, gdzie rozpoczniecie proces powrotu w zaświaty. Co wy na to? Dobra, dobra, lecę tam, lecę. No ale nudy. Ptaszki, pszczółki, żyrafy, a co ze mną? Nikt nie pomyślał, że od dawna należą mi się wakacje. Ale o nie, nie wyjadę, dopóki nie znajdę na swoje miejsce jakiegoś frajera. Ha, głupich nie sieją. Od wschodu czarny władca szykuje napaść. W Lorien czarownica ze złotego lasu tka swoją kłamliwą sieć. I w takiej oto godzinie zjawia się u nas ten stary włóczęga. Teraz ja jestem doradcą króla i ciebie już król nie słucha. Jak wygląda sytuacja, generale? Trudno powiedzieć, ser. Pilot wyskoczył z samolotu. Ciekawe, czy zabrał spadochron, ale w takim razie kto teraz siedzi przy sterach? No cóż, zaufani ludzie. Zabieram się na samolot. Ja chcę być pilotem. Barbara, nie pchaj się. Coś zaśpiewam. Koniec filmu. Nic z tego nie kapuje. Co to ma znaczyć? Dexter zostaje zjedzony i to już koniec? A co z Frikozoidem? Pojawia się później, dopiero w następnym odcinku. Następnym? Przecież to główny bohater. Odbiło wam? Wiesz co? Chcieliśmy dzisiaj wcześniej skończyć odcinek i iść na imprezę. Damy powtórki z Animaniaków! Niezła myśl. Uwielbiam Rasputina. Hipnoza sprawia to, nie moja w tym jest wina, że trwa to ponad rok. Hej! To ty, Rasputin? Co tutaj robisz? Rozmawialiśmy o podwyżce, panie. O czym? Jak to dałem ci wczoraj podwyżkę? Ale przecież chcesz mi dać jeszcze jedną i... szczeniaka! Powtarzaj za mną. Święta Matko Boża, strzeż i zachowaj swego sługę Iwana. No mów. O, Święta Matko Boża, strzeż... Co dalej, ojcze Teodozjuszu? I zachowaj... I zachowaj mego sługę. Nie mego sługę. Twego sługę. Niech tu zostanie, póki ja lub książę po niego nie przyjdziemy. Nikt inny. Tak, pani. O, nie chcę, żeby leciały z nami jakieś kłopotliwe robaki. Będą same kłopoty. No nie leć.
być, ale wasi towarzysze właśnie spożywają obfity posiłek przed snem. Mogą jeść i pić, ile tylko chcą. Którędy na pokład? W moim doskonałym planie pojawiła się skaza. Włącz obraz z kamer ochrony. Tak podejrzewałem. Ten mały szkrab wszedł tu i podkradł naszą technologię. Ale skąd ja znam jego twarz? Patrz, to ten przygłup, co wpadł z cząstką naszej forsy. Herald! Musimy się go pozbyć, zanim policja wydusi z niego, skąd wziął technologię. Wujek Bob powiedział, że przechodzi na emeryturę. No cóż, promyczku, popełniłaś błąd, ale na tym świat się nie kończy. Dlaczego mówisz o błędzie? Mogę to sama pociągnąć. Nie wskrzesisz modnego drobiazgu, tak jak nie przywrócisz powozów i krynolin. Zaczekaj, zaraz. Trzeba by odświeżyć pismo, odmłodzić, nowocześnić, zrobić z tego coś fantastycznego. Pismo o dodatkach, krawiec? No a co w tym dziwnego? Za nic bym się nie spodziewał, że cię tu zastanę. Wydałem mnóstwo pieniędzy, żeby cię znaleźć. Zanim jeszcze poznaliśmy twoje imię. A nawet zanim przyjechałaś do Newport. Proszę, to Steve Shimmer, mój wspólnik w interesach. Co, szukacie neonowego ducha, tak? Przez niego będziecie musieli zamknąć interes. Ludzie mówią, że tu pojawił się pierwszy raz i oni jają to miejsce. Jestem Eddie Drake, reporter miejscowej gazety. Kto? Moja legitymacja prasowa. Pan z prasy? A co to za kawałki papieru? Ach, konfetti. Dopiero co nadałem relację o pokazie, ale to nic w porównaniu z tą sensacją. Mówi pan o szkielecie. Czy coś pan o tym wie? Nie za dużo, poza tym, że tutaj coś straszy. Muszę zadzwonić do redakcji. Nie potrzebuję niczego. Proszę się nie obawiać. Zbyt głęboko wierzę, by myśleć o samobójstwie. I za bardzo kocham. Mam nadzieję, że spotkam Clelię ponownie w lepszym świecie. Teraz czas na pokutę. Popełniamy zbyt wiele grzechów. Dość już tych twoich sztuczek z pogodą! Wszyscy marzymy o chwili spokoju! Przecież walczyliśmy ramię w ramię z tyranią cesarza Kena. Prawda, ale teraz usłyszeliśmy przez włączony komunikator korsarza, jak podle postąpiliście z naszym dowódcą. Wielkie niebo, ale dzisiaj mamy dużo listów. Te wszystkie listy są do Mikołaja. To bardzo ważne, żeby święty Mikołaj dostał je wszystkie. Mieszka na biegunie północnym. Tak, widzę, widzę. No, jeżeli dzisiaj mam dotrzeć na biegun północny, to muszę się bardzo spieszyć. Pa! Pa!